młodego czy u panny młodej, zawsze ten korowaj musiał być. Dzisiaj zastępuje go piękny, cudowny tort weselny, ale to jest nie to. Ze swojej perspektywy minionego czasu wydaje mi się, że ten korowaj był naprawdę pyszny, naprawdę smaczny, co przypomina nam lata dzieciństwa. W gminie Mielnickiej, może akurat nie w całej gminie Mielnickiej, ale w niektórych rejonach, tam na wschód od Mielnika i w samym Mielniku ten obrzęd korowaja był naprawdę kultywowany. Ja osobiście pamiętam go, bo pochodzę częściowo z gminy Mielnickiej, częściowo w tej chwili to jest gmina Nurzecka i ten obrzęd korowaja pamiętam. Taką piękną tradycję przekazywali nam nasi przodkowie. Z naszej gminy pamiętamy to też od świętej pamięci pani Marysi Szyszko, która mieszkała w Wilanowie, a pochodziła z Tymianki. Dużo przekazów przekazywali również moja rodzina, stąd ja też wiem, moja mama, moje ciotki, bo jesteśmy stąd. Dodam też, że w ostatnim okresie ta tradycja korowaja wraca. Niekoniecznie może wraca do takiego stopnia, że dzielimy się tym korowajem o północy, bo jednak ten tort jest bardziej taki, kojarzy się z weselem tym dzisiejszym. Ale korowaje wypiekamy na przykład na powitanie pary młodej, na przykład na uroczystości jakieś religijne, czy święto świętego Jerzego, które w tradycji prawosławnej obchodzimy 6 maja. Też się wypieka ten korowaj, tak zwany agrarny. Korowaje też się wypieka, sama robię te korowaje i wiem, że zamawiają na rocznicę ślubu, na jakieś tam różne samorządowe uroczystości, a nasz korowaj mielnicki został wpisany na listę produktów tradycyjnych w Ministerstwie Rolnictwa. Także szczycimy się tym naszym pierwszym produktem regionalnym. I teraz zaproszę na scenę, już zaczniemy obrzęd, zaproszę na scenę matkę weselną, panny młodej. O dzieciata, korowaja robi ty, korowaja robi ty. Zaczynaj cia, rozrywaj cia, jak podobny zimie. I staromu, i malomu, i Bogu, i światomu. Chrystus воскресе. Воістину воскресе. Не плачте, ви вже маркувалися, що не приходять. Тож поприходили всі. Дуже, дуже багато. І Ганя є, і Маня є, і Валя прийшла. Ой, файно, тішуся, і кума вже, хочеш ти теж. Na takie uroczystości za korowajnicę zawsze matka weselna albo panna młoda zapraszała najlepsze kobiety ze wsi, z którymi dobrze żyła, nigdy nie obmawiały, nie było żadnych plotek, nie było zazdrości. Same najlepsze kobiety musiały ten korowaj, być na tym korowaju, żeby go przygotować dla jej córki. Także myśmy przyszły, chyba uważała nas, że my najlepsze jesteśmy. No pewnie, że najlepsze. Kto będzie lepszy, jak nie są. Najlepsze sąsiadki, najbliższe. Kuma najbliższe. Tak. Dziękujemy wam bardzo. No dobrze, zaczynajcie. No bo przynosiliby wsią, sobie. To zawsze jak korowajnice szły robić tego korowaja, to brały ze sobą tam jajka, która miała, mleko czy coś tam, żeby tak ulżyć tej gospodynie, żeby nie miała tak dużo wydatków. A słuchajcie, a te wasz mużyk? A też tam poszedł korowy, pokazałem mu wydoić mąko, proszę dzieci. Jajcia pozbieracie. No kury zamknąć, jajcia pozbieracie, to najważniejsze. Jajcia zbieraję. Zbieraję, kobieta. Ale no zawsze, że nasza ta matka weselna to do takiego dostała chłopa. Jej takie się szczęście trafiło, jak ślepej górze ziarenko. Tak. I tak. I wszystko umie zrobić w gospodarstwie. Jest emerytem. No tak. Wszystko robi. Nawet kury szczupie. Kury szczupie. Zawsze się zamknie, ale szczupa się ale jajka zbieram, no to ważniejsze. Tak. Ale ciekawo, czy wsi jajcie ma prenosy, tylko mory. O, ja tak my do sąsiedki nysę. Oj, prawda. Oj, nie, to ja. Panie wójcie, pan jest szczęściarzem. Będąc w komisji, te przepiękne, przepyszne również, mam nadzieję, i myślę, że są korowaje, miał pan szansę skosztować jako pierwszy. No i właśnie, jakie one są? Bardzo dobre. Zapraszam wszystkich do spróbowania. Kto ma możliwość przyjechania do Mielnika, niech przyjeżdża i niech na własne podniebienie przekona się, jak to smakuje. Naprawdę takie tradycyjne ciasto. Z jednej strony proste, ale z drugiej strony naprawdę smaczne. Ta kosztowność wykonania. Tak, oczywiście też pięknie wygląda, zdobione są bardzo skrupulatnie. Trzeba naprawdę mieć dużo umiejętności, żeby coś takiego wykonać, ale smak, przede wszystkim smak. Podczas prezentacji tych korowaj i wypieku tego korowaja była mowa o tym, że tak naprawdę ten korowaj powinniśmy spróbować po godzinie 12 w nocy. Zgadza się, to jest, akurat to jest korowaj weselny i zamiast tortu kiedyś był serwowany gościom podczas właśnie wesela równo o północy. No to zdradźmy wesele pana wójta. Cofnijmy się te 50 lat wstecz, panie wójcie. Był korowaj? Nie, niestety. U mnie nie było. Powiem szczerze, ta tradycja tego korowaja już powoli zamiera. I takie dni jak dzisiaj, takie święto korowaja powoduje, że zaczyna to powoli się odradzać. I dzięki Bogu, bo naprawdę jest to warto o tym pamiętać. No i jest kilka osób, kilka pań, kilka liderek tutaj, które rzeczywiście czuwają nad tym i zależy im również, żeby przekonać coraz więcej osób i już trzeba powiedzieć, że pary zamawiają już korowaj, takie ciasto. Co prawda nie jest to o 12:00 serwowane zgodnie z tradycją, ale jakaś namiastka historii i tradycji jest. Panie wójcie, ten festiwal 14 odbywa się tak naprawdę w Nowym Goku. To również wkład gminy w promocję zarówno i korowaja, ale całego dorobku gminy Mielnik. Tak, mamy, tak jak wspomniałem już wcześniej, tutaj na całe szczęście pandemia minęła, bo to jest jedno z pierwszych takich imprez masowych, gdzie możemy legalnie, oficjalnie się spotykać, ale ten czas, który właśnie został z jednej strony utracony przez pandemię, nie został tak w zasadzie zaprzepaszczony, ponieważ właśnie mamy w zasadzie cały budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Mielniku został odnowiony, odrestaurowany, jest już o wiele lepiej, przyjemniej się spędza czas i też są dodatkowe atrakcje w środku, więc naprawdę no, wykorzystaliśmy ten trudny czas dla wszystkich. Zapraszamy do Mielnika. Zapraszamy do Mielnika. Jeszcze raz pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Rozpoczyna się sezon turystyczny, a wy rozpoczynacie wielkim uderzeniem Mielnicki Korowaj. Zgadza się, 14. Festiwal Mielnickiego Korowaja. Tak naprawdę 16 lat temu się już zaczęła nasza impreza w 2006 roku. Z uwagi na pandemię koronawirusa 2 lata musieliśmy mieć przerwę, ale cieszę się, że w końcu udało się wrócić do tej pięknej tradycji. Jak Państwo widzą za moimi plecami, właśnie komisja ocenia korowaje, które tutaj zostały przyniesione do Domu Kultury. Przed chwilą mieliśmy piękny obrzęd zespołu Nowina z Mostrzonnej Królewskiej, który pokazał publiczności, jak wypiekano korowaje. Także piękna impreza i naprawdę warto ją kultywować. Cieszę się, że do niej wróciliśmy. Ta pani, która nam prezentowała właśnie ten obrzęd, mógłbyś przedstawić bliżej? To jest pani Helena Datczuk. Pani Helena Datczuk, mieszkanka naszej gminy. W 2017 roku została uhonorowana perłą Podlasia, jeśli chodzi o smaki regionalne, bo ponieważ Korowaj Mielnicki został wpisany jako produkt regionalny. Inne zespoły, teraz korniczanki. W tej chwili występują korniczanki ze Starej Kornicy. Pierwszy zespół, który występował jeszcze przed obrzędem, to był zespół Mielniczanie z Mielnika. Za chwilę występują dwie panie z Ukrainy, które obecnie przebywają na terenie naszej gminy. I po ogłoszeniu konkursu, wyników konkursu na Korowaja będzie jeszcze występ zespołu akordeonowego. Oczywiście poczęstunek. Jak najbardziej. No, ideą naszego festiwalu Korowaja to jest to, żeby ocenić wszystkie ciasta pod kątem wyglądu, zapachu, smaku, ale wszystkie korowaje na koniec imprezy są krojone i częstujemy całą publiczność, żeby każdy mógł spróbować, jak to smakuje. Tak trochę skromnie ten tytuł wygląda. Dowiedziałem się w kuluarach, że były festiwale, gdzie tych korowajów było 13-14. Faktycznie tak było. Chyba najwięcej, z tego co pamiętam, to było w 2008 czy 2009 roku, chyba ich było 14. Tak jak powiedziałem, pandemia troszeczkę jednak zblokowała nam ludzi, co nie zmienia faktu, że jest to i tak jakby promyk nadziei na przyszłość, że ta tradycja nie umarła i myślę, że kolejne festiwale będą coraz bardziej bogate w ilość, bo też pamiętać trzeba, że nie zawsze ilość jest najważniejsza, liczy się jakość. Nie zawsze też wszystkie korowaje się udają, także mam nadzieję, że w kolejnych latach będzie dobrze, chociaż cieszę się, że w ogóle coś jest, będziemy mieli kim kogo poczęstować i mamy co oceniać. Zastępca wójta, gdybyś mógł, Michale, przypomnieć imię, nazwisko zastępcy wójta, ale mówił też i o tym, co warto wspomnieć, że ten festiwal odbywa się w Nowym Goku. Zastępca wójta Marcin Czerwiński tak wspomniał o tym, ponieważ okres pandemii wykorzystaliśmy na to, żeby przeprowadzić generalny remont Domu Kultury, ponieważ nasz ośrodek został wybudowany czynem społecznym w 1981 roku. Od tamtej pory tylko przechodził drobne modernizacje, natomiast teraz przeprowadziliśmy generalny remont pomieszczeń wewnętrznych, zarówno dużej sali, kawiarni, sali multimedialnej, jak i pomieszczeń biurowych. Przystosowujemy też budynek do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ostatnim etapem, który został, tak naprawdę od poniedziałku zaczniemy remont, budowę łazienki dla niepełnosprawnych. To będzie takie zwieńczenie naszego remontu, jeśli chodzi o budynek wewnątrz, także naprawdę teraz mamy się czym pochwalić. Te wnętrza robią wrażenie. Robią wrażenie, też widzę, że dużo ludzi zwraca uwagę na naszą mielnicką sosnę, która upiększa dużą salę. Chciałbym też powiedzieć, że taką sosnę posiadamy też na szczycie budynku stadionu naszego w Mielniku. Jest to charakterystyczny element naszej gminy i mam nadzieję, że docelowo wszystkie budynki związane z Mielnikiem będziemy chcieli w ten sposób upiększyć. Wracamy na chwilę Korowaja. Czy pan dyrektor w Mielniku tutaj, może któryś z wójtów, umiecie te korowaje piec, wypiekać? Czy tylko lepiej posmakować je i zobaczyć, jakie są piękne? Ja wyznaję zasadę, że jeżeli ktoś coś potrafi, to nie można mu przeszkadzać, więc ja jej tylko nie ukrywam, że konsumuję. Ja pierwszy raz w życiu spotkałem się w Mielniku z korowajem, także sam na początku nie wiedziałem, co to jest, ponieważ ja pochodzę z województwa świętokrzyskiego, a tam korowajów po prostu nie pieką. Przynajmniej ja o tym nie wiem, natomiast faktycznie ja nie potrafię piec, nie wiem, czy któryś z wójtów by się odważył, ale mamy tyle wspaniałych mieszkańców i tutaj lokalnych naszych kolegów, koleżanki, to też z gmin ościennych, które pieką piękne korowaje, więc nie przeszkadzają im. Wspomniałeś też, że w jury jest bardzo zacna osobistość. Może gdybyś w ogóle jury przedstawił, które w tym momencie te korowaje kosztuje i miało też, sprawdzało też wizerunek tych korowaj, jest honorowy obywatel gminy Mielnik. Tak, zgadza się. Jest to pani Wiesława Blok-Bryk. Pani Wiesława jest już od wielu lat, uchwałą Rady Gminy zostało przyznany jej tytuł honorowego obywatela gminy Mielnik. Pani Wiesława przez wiele lat z mężem, który już nie żyje, prowadzili galerię Wawa w budynku po byłej synagodze w Mielniku, która się mieściła w centrum miejscowości. Jak i czynnie się udzielała na rzecz naszej gminy, naszej społeczności. Przez wiele lat zjechała tu do Mielnika, bo pani Wiesława długo mieszkała w Warszawie, ale ich wkład pracy, jak zarówno pani Wiesi, jak i jej męża, a pani Wiesia do dziś bierze czynny udział, jak zresztą możemy to dzisiaj widzieć, stara się nam pomagać przy każdej imprezie. Także no, czapki z głów. To jeszcze jury możesz wymienić? W jury jest zastępca wójta Marcin Czerwiński. Tak jak wspomniałem, jest pani Wiesława Blok-Bryk, czyli honorowa obywatel gminy Mielnik, pani Aleksandra Tobota, miejscowa artystka, pani Helena Szczygół, również miejscowa artystka, malarka, i przewodniczącą komisji jest pani Helena Datczuk, laureatka tej perły Podlasia, produktu regionalnego. Ta pani, która prezentowała zespołem Nowina obrzęd Korowaja. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.